Dzień dobry, witam państwa serdecznie. We wtorek 30 stycznia telewizja biznesowa Poranek z rynkami, studio na żywo. Tymoteusz Nowak, zapraszam serdecznie. Janek Szpetulski-Łazarowicz na swoim LinkedInie stwierdził, że neologizmy są świetne. Od dzbana przegrywa do FOMO, czyli Fear of Missing Out, czego sercu, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, przynajmniej tak twierdzi. Skoro wtorek to rynki na papierze i wspomniany Jan Szpetulski-Łazarowicz i Ludwik Sobolewski są ze mną w studiu i zaraz oddam im głos. Mnie osobiście zaciekawiła informacja z tak zwanego wykluczenia i czy faktycznie społeczeństwo i my jesteśmy, chcemy być obecni we wszystkim, co się wokół nas dzieje, czy to jest dobre, czy niedobre i czy dajemy się wciągać w różnego rodzaju rozgrywki, czy to polityczne, czy biznesowe, czy giełdowe, właśnie w obawie przed tym, że zostaniemy pominięci w myśl zasady, że nieobecni głosu nie mają, więc uczestniczymy we wszystkim. I czy to dobrze? O tym zapewne zaraz panowie w rynkach na papierze. Jan Szpetulski-Łazarowicz, Ludwik Sobolewski. Panowie, oddaję wam głos. No, ty Mateusz, jak cytujesz klasyków, to my jesteśmy szczęśliwi, zwłaszcza ta strona stołu. Tak, bardzo miło się zrobiło. Tak. Ale ja mam od razu myśl na temat neologizmów. Proszę bardzo. Tak? No, tak. Czyli tak rozpoczynamy. Więc znienacka i z zaskoczenia ja rozpocznę od tematu sztucznej inteligencji. Który to temat doczekał się długiego artykułu w Gazecie Wyborczej wczorajszej. No, jest tutaj mowa o takiej informacji stosunkowo nieważnej, że jakaś rada powstała w Polsce do spraw rozwoju sztucznej inteligencji. Dlaczego pan redaktor dzisiaj cytowany jako w ogóle jakby trendsetter co do idei ma taką poważną minę? Zamieniam się w słuch. Aha. I nauczyłem się neologizmu z tego artykułu, mianowicie neologizmu, który brzmi, nazywa się trilog. Czy wiesz, co to jest trilog? Coś z trylogią? No właśnie, to jakby jest pierwszy domysł. Drugi, że to jest jakiś potwór, na przykład z Władcy Pierścieni z Tolkiena. Albo trzystopniowe hasło. A trzeci w tym teście wyboru to jest, że to jest coś związanego z Unią Europejską. Okay. Czyli inna nazwa trylogii, coś z Tolkiena, czy coś z Unii Europejskiej. Na co stawiasz? Aha, to jest takie pytanie. No dobra, to jest takie coś pytanie, tak. Coś z Tolkiena. Coś z Tolkiena. No więc oświadczam uroczyście, że się mylisz. Trilog to jest określenie na nieformalne, a nawet wręcz tajne spotkania przedstawicieli Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. To się nazywa trilog. No i super. Oni się spotykają, żeby porozumieć się co do przyszłych regulacji, żeby potem nie było problemu z ich przyjmowaniem, jeżeli to jest w procedurze wspólnego przyjmowania przez Radę Europejską i przez Parlament Europejski, to się nazywa trilog. Semantycznie dosyć wąsko, ale może się przydać w różnych sytuacjach. Ja zaraz się do tego odniosę, ponieważ uważam, że jednak nowy minister cyfryzacji, pan Gawkowski, polecam jakby zajrzenie do tego, co on zrobił przed tym, kiedy objął to stanowisko, bo on jest bardzo dobrze przygotowany, wbrew pozorom, do objęcia właśnie stanowiska ministra cyfryzacji, ponieważ tam wiele prac naukowych z tego zakresu pisał i bardzo w tym temacie był biegły. Co ciekawe, ta rada oczywiście jedna, druga, trzecia, ale powstaje coś. Czy my sobie wyobrażamy, że za poprzednich rządów mielibyśmy jakąś radę do spraw AI? No stawiam, że tak powiem, panie po 80 w moherowych beretach niewiele by miały do powiedzenia o AI-u. Poprzedni rząd zrobił to, nam kilka rad. Tak. Między innymi w dziedzinie mediów, kultury. Tak, ale to akurat kilka fundacji bardzo powstało. Ale to jest bardzo dobry krok. Oczywiście ten skład rady, on, ja nie znam tam zbyt wielu. Znam tylko chyba przewodniczącego tam, Miron Mirończuk. To jest takie tam nazwisko, które się przewija jednak w świecie IT cyfrowym i tak dalej. Pewnie fajnie jakby ta Mirończuk, a nawet Mironiuk. Czy Mironiuk, ale fajnie żeby to wybrzmiało. Bo tak powiedziałeś, jakbyś nie doceniał kreatywności poprzedniej władzy, poprzedniego rządu w dziedzinie tworzenia różnych
innych organizacji typu rady, fundacje, więc chciałbym, żeby wybrzmiało, że jednak pod tym względem to tamten rząd nie ma się czego wstydzić. No tak, nie, no, na pewno ilość... Rada Mediów Narodowych, Fundacja Narodowa. Ilość nie poszła w jakość, ale dobrze, mamy AI, czyli jakby buzzword, który nas po prostu będzie przez najbliższe lata ścigał. Znaczy tutaj jest jedna rzecz, tak już zupełnie jak to się mówi poważnie w tym artykule, warta może zauważenia czy podkreślenia, że oczywiście w Europie też już jest wewnętrzna konkurencja, kraje się ścigają, który będzie miał mocniejszą tę suwerenność w dziedzinie sztucznej inteligencji, czy w ogóle cyfrową. No i zdaje się, że na lidera wyrasta Francja, która bardzo ostro konkuruje z Niemcami, no bo właściwie to znowu jest taka dziedzina, że kogo by tutaj wytypować do liderowania? No albo Francja, albo Niemcy. Ale co do tych trilogów tolkienowskich, no to trzeba powiedzieć, że tutaj się toczy spór dosyć poważny, bo Francja chce liberalizacji regulacyjnej, no bo teraz są przygotowania w Unii do tego, żeby powstał AI Act i Francja nie chce zbyt restrykcyjnych regulacji, co najwyżej na etapie, kiedy już dany produkt w dziedzinie czy na bazie sztucznej inteligencji powstanie i będzie miał być komercjalizowany. Natomiast Niemcy i inne kraje unijne chcą, żeby to chwytać już tam u tych producentów. Znaczy jak oni zaczynają trenować te algorytmy, żeby już tam wkraczała regulacja. Myślę, że jesteśmy... Nie jesteś, widzę, zadowolony z tego tematu wcale. No nie, bo mówimy o tym, jakie będą przyszłe regulacje. Ważne, że te regulacje będą, bo już mieliśmy to samo z kryptowalutami, pewnie trochę z cyberbezpieczeństwem i to jest pewnie element cyberbezpieczeństwa, więc dobrze, że coś takiego będzie. Czy się odnosisz w ogóle z takim jakby niedocenieniem ważności problematyki AI? Jak zostaniemy przez jakiegoś robota zastąpieni w tym studio, to może wtedy dopiero zrozumiesz swój błąd. No to będzie znaczyło, że faktycznie miałeś rację, tylko co z tego? Że się ma rację. A jak to tak, właściwie to. Kto ma restaurację. Tak, dokładnie. Nie ma co. Bardzo dobrze, że ta rada powstała. I myślę, że... A to zaskakujący wniosek, ale zobaczymy. Bardzo dobrze. Wnioski rady zawsze też są w cenie. My spojrzymy teraz do parkietu wczorajszego czy ubiegłotygodniowego, ponieważ o giełdzie mówimy tutaj, no powiedzmy nie jakoś bardzo, bardzo często, regularnie, ale nie... Nawet częściej niż o sztucznej inteligencji. No tak. Natomiast jedna ciekawa rzecz w jednym z ostatnich parkietów w artykule Andrzeja Pałasza. Okazuje się, że analitycy zarządzający, czy zarządzający w ogóle funduszami, nikt z tych analityków ankietowanych przez parkiet nie spodziewa się spadku wartości polskich akcji, w sensie jako en gros. Tylko dwóch mówi, że ich prognozy są neutralne, a tam pewnie 10 czy kilkunastu mówi, że to będą wzrosty. Co ciekawe, mówią, że jeden z nich mówi, że spodziewa się trudnego roku na globalnych rynkach, a po styczniowej wyprzedaży w Warszawie uważamy, że właśnie giełda papierów wartościowych w Warszawie powinna zarobić przeciętnie więcej niż rynki zagraniczne. Ciekawa informacja. No bardzo ciekawa i przypomina mi się od razu coś, co nie jest neologizmem, tylko takim nawet starym logizmem. Wierzę tylko w informacje zdementowane. No okej, okay, ale wiesz, to... Nie, znaczy jak wszyscy nie mówią, że akcje wzrosną, to Mark Twain chyba tak powiedział, że on się wtedy zaczyna zastanawiać. Mark Twain notabene był inwestorem. Ale jeżeli, on się wtedy zaczyna zastanawiać, jeżeli chcesz, co najmniej nad tym, o co tu chodzi. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaka będzie przyszłość, to idź do wróżki, a jeżeli chcesz poczytać analityków, co oni uważają na temat rynku, no to warto się z tym zapoznać. Jedną, tutaj redaktor Tymoteusz Nowak wspominał o portalu takim zawodowym, LinkedIn, gdzie ludzie różne ciekawe rzeczy publikują. Rzucił mi się w oczy bardzo ładny wykres, bo teraz mamy okres, no powiedziałbym, małych zmian pałacowych w spółkach Skarbu Państwa. I bardzo ładnie wyglądał wykres Orlenu versus wykres WIG-u za okres, w którym prezesem jest Daniel Obajtek. Nie wiadomo, czy niedługo nie będzie używał jakiegoś skrótowca, bo to różne rzeczy mogą się wydarzyć. Natomiast za te ostatnie tam 5 czy 6 lat
WIG, szeroki WIG tam urósł około 25%, z kolei szeroki Orlen spadł o 25%, więc różnica między WIG-iem a Orlenem to ponad 50%, więc to też pokazuje, że właśnie w spółkach Skarbu Państwa zaraz będzie potencjał inwestycyjny. Ja ciągle tkwię w zadumie, w którą mnie wprowadziłeś tym tekstem na temat wróżki i analityków. Do kogo lepiej pójść. No, to już wiesz, to każdy niech wybiera. No bo tak się zastanawiam nad różnicami i podobieństwami, no bo idziesz do wróżki, to tam uzyskujesz czystą jakby projekcję przyszłości, tak? Znaczy wróżka nie mówi akcje wzrosną albo spadną, tylko ci mówi konkretnie, tak? Analitycy z reguły mają taką strukturę wypowiedzi, że jest szereg przesłanek wskazujących na to, że akcje, że kursy wzrosną, oraz jest szereg przesłanek wskazujących na to, że spadną. Na tym tle ten jednogłos, że akcje wzrosną, się wyróżnia, czyli jakby zbliżają się do wróżki. No dobrze. Tak bym to ujął z metodologicznego punktu widzenia. Nie będziemy iść tą drogą. W rynkach na papierze rozmawiamy poważnie o rynkach. Dokładnie, ale to. A nie tutaj, tak powierzchownie, że tam ktoś coś powiedział, że coś wzrośnie. Oczywiście nie mówimy to, że to jest z naszej strony jakakolwiek, nie wiem, rekomendacja, porada i tak dalej. Natomiast mówimy o jednej rzeczy, czy ja mówię, bo widzę tutaj mamy głos odrębny. No to jest zgryźliwego komentarza. Neoanalityka, żeby nie powiedzieć neosędziego. Ale. No, proszę się tutaj mitygować. Mówimy o tym, żeby zwracać uwagę na różne sygnały płynące z rynku, bo oczywiście ważne, żeby samemu dokonać analizy technicznej, analizy fundamentalnej i tak dalej. Znamy oczywiście przykłady. Licealiści, którzy nas oglądają, na pewno wezmą to sobie do serca. Oczywiście. I to. Bardziej wytrawni inwestorzy uśmiechają się w tym momencie. Oczywiście, ale tak to dzisiaj wygląda i. Wydaje się, że GPW może być ciekawym miejscem. Co więcej, pan jako były prezes Giełdy Papierów Wartościowych wie, kiedy walne zgromadzenie akcjonariuszy GPW, chyba jakoś na dniach, no, prawda? To coś tak słyszałem, tak, bo się styczeń kończy. Tak nas wprowadził redaktor tutaj, Tymoteusz, że jest 30 stycznia, więc ja wnioskuję, że 5 lutego jest już niedługo. Janku, czy ja się mogę pochwalić, że jest taki artykuł, którego ja nie przeczytałem, całkowicie z premedytacją go nie przeczytałem. 30 sekund, czas. Mianowicie, elektrownia, która się nie rozpycha. Właściwie ten tytuł mnie teraz zastanowił. Mianowicie, rzecz jest o elektrowniach jądrowych. Ja go postanowiłem nie przeczytać, dlatego że jestem przekonany, że za naszego życia coś takiego jak elektrownia jądrowa w Polsce nie powstanie. Więc właściwie doszedłem do wniosku, po co mam czytać o tematach. Za mojego, czy ja wiem? To nawet za twojego, to wiesz, życzę ci tutaj bardzo efektownej długowieczności, ale chyba już możesz wtedy nie uprawiać niektórych sportów. No właśnie, bo doszedłem do wniosku, po co mamy czytać o rzeczach, które się w naszej rzeczywistości tej najbliższej nie zdarzą, w takiej dającej się przewidzieć przyszłości. No, co ty powiesz na to? Stosujesz się trochę do tej zaczepki naszego kochanego redaktora Tymoteusza Nowaka a propos FOMO, czyli nie czytasz, tak, żeby za bardzo się tym nie zainteresować, nie przestraszyć. Nie przeczytałem i nie mam poczucia straty, czy że nie uczestniczę w tym. Chociaż, ale zobacz, akapit, mimo że nie przeczytałem, to jeden akapit mi się rzucił w oczy. No ale tak nie przeczytałeś, to już nie cytujmy to. Jak no ale będzie. Tylko nadmienię, bo jesteśmy w programie, który dotyczy pieniędzy. Mianowicie dwie polskie elektrownie mają kosztować ponad 180 miliardów złotych. Dwie elektrownie mają kosztować ponad 180 miliardów złotych. I pierwsza myśl była taka, no to jest dużo pieniędzy, ale druga myśl była taka, no ale to jest dużo w stosunku do czego? No do PKB, teraz, No nie. Roczny koszt programu 500+, nie wiem dlaczego jest 500+, to chyba już jest taka nazwa konwencjonalna, no bo jest 800, ale tu ciągle jest 500. Roczny koszt to obecnie około 42 miliardów złotych. No to właściwie za trochę powyżej 4 lat programu 500+, możemy sobie zafundować i to nie jedną elektrownię jądrową, tylko dwie. Czyli w tym momencie popadłem w taki relatywizm, że właściwie to nie jest chyba kwestia pieniędzy, bo to nie jest aż tak dużo. Zwłaszcza, że jak dostaniemy KPO, to będzie trochę tych pieniędzy do wydania. Tylko, że my tak jakby chyba nie potrafimy się za to zabrać. No i dlatego nie przeczytałem tego artykułu. Ale to. Co jeszcze? Wydaje się, że to ma sens, bo nie przeczytałeś tego artykułu, chcę powiedzieć jedną rzecz.
To tak, tak. Jak z tym FOMO. Przecież jak bierzemy nawet gazetę do ręki, to my tu stosujemy najprostszą zasadę FOMO. To znaczy szukamy tych artykułów, które zaciekawią nas, nie wiem. Ostatnio byłeś w Afryce, to zwróci uwagę artykuł o Afryce. Lubimy piosenki, które znamy. W jakiejś części oczywiście, no tak, ale które nie są, nawet jeżeli nie do końca je znamy, które nie wychodzą bardzo poza obszar naszego zainteresowania. Czyli jak nauka, to może nie nauka, nie wiem, o... nie wiem, fizyka kwantowa, no tylko powiedzmy, nie wiem, nauka o człowieku albo o czymś, co jest nam bliższe, to znamy. Oczywiście, jeżeli ty się tym interesujesz. Ale to nie jest chyba zagadnienie FOMO, tylko to jest zagadnienie, że jesteśmy w jakimś spektrum zagadnień, z którymi obcujemy, czyli to jest raczej słynna bańka. No w tym momencie taka bańka przedmiotowa, merytoryczna, a nie ludzka. A więc musimy wychodzić poza, to się mówi, być out of the box. No tak, będziemy się o to starać i zabierać w te wycieczki nasze, tak. Czy na te wycieczki naszych czytelników. To teraz ja, a propos powiedziałeś elektrowni, czyli energia i tak dalej. W tamtym tygodniu wygłosiłem sąd na temat chińskich samochodów, że to nie jest... Lekceważący sąd. Jeśli nie lekceważący. Uważałem i dalej uważam, że chińskie samochody pewnie będą miały pewne trudności z wejściem na rynek europejski. Ale co donosi ostatnia polityka, w tym artykule wypowiada się bardzo, że tak powiem, optymistycznie o tym, co się może dziać. Okazuje się, że warszawski bardzo znany dealer, czyli Autofus, który ma w swoim portfolio bardzo dużo prestiżowych marek, postanowił też do swojego portfolio włączyć samochód o nazwie Voyah Free. Voyah. Nie Voyah. W sensie od Voyage, tak? Tak, albo tak Voyage trochę po chińsku. Bardziej... To jest pewnie po chińsku Voyage. No. Tak myślę. Mówi o tym, że są to bardzo dobrej jakości samochody, trochę tańsze niż te samochody premium. Okazuje się, że Chińczycy mogą produkować gdzieś 50 milionów samochodów rocznie, ale ich rynek może wchłonąć tylko 30 milionów tych aut, także mają dosyć dużą nadpodaż. Znaczy aut elektrycznych w ogóle? Nie, w ogóle. Nie. Tylko 30 milionów? Nie, no 50 milionów, to jest dużo. Ale nie, że może wchłonąć 30 milionów rocznie. Nie, Toyota produkuje 10 milionów samochodów rocznie, ja jest największym producentem na świecie. Tam... No tak, ale z tego co słyszałem, to Chiny mają 1 400 000 000, no co prawda spada, ale jednak. To przecież te samochody, to nie każdy kupuje co roku nowy. No dobrze, w każdym razie zaczynasz wierzyć w to, że co więcej, Chiny rządzą Chiny, światową motoryzacją. Chiny odpowiadają przecież, za 76% światowych mocy produkcyjnej ogniw akumulatorowych. Oczywiście, i przecież ja sobie żartowałem z Unii Europejskiej znowu w ubiegłym tygodniu, mówiąc, że jak walczymy z konkurencją samochodów chińskich, które są nie tylko tańsze, ale przede wszystkim już posegregowane na różne półki, ta najwyższa półka bije na głowę najlepsze marki europejskie, że Unia Europejska zaczyna myśleć o restrykcjach i cłach. Dokładnie. I właśnie Ursula... Bo ma za zbyt wielu ludzi pracujących w przemyśle motoryzacyjnym. Oczywiście i Ursula von der Leyen powiedziała, że to, co się dzieje w Chinach, że to są państwowe spółki dotowane i które jakby dumpingują cenę, no to te firmy będą mocno wzięte na celownik. Co więcej, Donald Trump wprowadził prawie 30% cło na samochody chińskie i Biden, mimo że jest znacznie bardziej liberalny utrzymał je, także... No tak, no bo ta europejska doktryna, która też w praktyce ma różną konsekwencję, no to jest taka donkiszoteria, bo te kraje, o których na przykład The Economist pisał ostatnio, że one wchodzą na scenę światową i stają się tymi nowymi potęgami gospodarczymi, czyli Malezja, Indonezja, nawet niektóre kraje afrykańskie, no to one stosują, albo Arabia Saudyjska, no to przecież tam państwo wlewa szerokim strumieniem pieniądze do gospodarki i nikt się tym nie przejmuje. Co więcej, to jest taka nowa doktryna gospodarcza i polityczna. Mamy na zakończenie dwa tematy kulturalne, tak? Rozumiem. Nie, no tak nie do końca kulturalne, bo ja chciałem zrobić takie przejście od artykułu Andrzeja Lubowskiego. To jest autor, którego myślę, że można zawsze polecić, bo pisze niezwykle interesująco głównie o Stanach Zjednoczonych. Tym razem zajął się analizą sytuacji gospodarczej Rosji, ale też zdolności Unii Europejskiej do produkcji uzbrojenia czy różnych środków bojowych.
Tutaj właściwie w tym artykule to jest tyle danych, że ja się zacząłem zastanawiać, skąd się takie dane bierze, to znaczy szczegółowe typy rodzaju uzbrojenia, jak były produkowane, jak się to zmieniało. Muszę być złośliwy, to zawsze na dole pod każdym wykresem masz źródło podane. Nie, to nie jest tak. To nie jest tak. Tutaj właśnie w tekście jest bardzo wiele takich danych, które widać, że autor wziął, przetworzył, jakoś opracował. I teraz tak. To jest ten arytmetyczny wymiar wojny, natomiast pomyślałem sobie, że my już się przyzwyczailiśmy do tego, że ta wojna jest, to jest oczywiste i straciliśmy z pola widzenia ten taki ludzki, humanitarny wymiar, który odnalazłem w książkach, to jest taki magazyn dwumiesięcznik, gdzie jest artykuł na temat najnowszej książki Marka Levy, najpopularniejszego francuskiego autora. Pamiętasz, że tych najpopularniejszych francuskich to tak jest kilkoro. Że tak do końca nie wiadomo, kto to jest teraz tym najpopularniejszym, nie, czyli no, ten, wiadomo. Który sprzedał. No wiadomo i nie wiadomo, bo właśnie podobno to jest Marc Levy. Pani Da Costa. Nie Guillaume Musso, nie ta pani, tylko podobno Marc Levy. Notabene jak mówimy o 50 milionach, to on sprzedał 50 milionów egzemplarzy książek. Od 25 lat mieszka w Nowym Jorku i tam sobie pisze. Teraz się tak zadumałem. Jakie piękne życie. Taki Francuz, nie Amerykanin w Paryżu, tylko Francuz w Nowym Jorku. 25 lat sobie tam mieszka, pisze książki, sprzedał 50. Czyli 2 miliony książek rocznie, nie najgorzej. Milionów, nie najgorzej, prawda? I co on powiedział? Nie, on nic nie powiedział, tylko on powiedział coś poprzez swoją najnowszą książkę Symfonia Potworów. To najmocniejsza i najbardziej zaangażowana książka w jego dorobku. W jego dorobku historia Weroniki, pielęgniarki z Żytomierza, samotnej matki dwójki dzieci, która wraz z nastoletnią córką próbuje odnaleźć porwanego syna. Symfonia potworów, czyli beletrystycznie, literacko, ale zdaje się, że jak najbardziej prawdziwie o wojnie, która toczy się za naszą wschodnią granicą. To doszliśmy do tematu, którym ja też chciałbym pewnie gdzieś... zejść z tego naszego utartego szlaku, ponieważ mówisz o wojnie i też ta wojna, problemy z uchodźcami i tak dalej powodują, że ten język, którego używamy, politycy używają, publicyści, gadające głowy, on się coraz bardziej brutalizuje, używamy bardzo, coraz częściej są używane drastyczne porównania. Pan Brown wykonał jakby bardzo kontrowersyjny, głupi, brzydki gest w Sejmie. No i tu na ten temat wypowiada się dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński. Jakby mówi oczywiście o nieznajomości historii i tak dalej. Mówi też o słowach Jana Pietrzaka totalnie idiotycznych w telewizji, która w ostatnim czasie bardzo mocno zyskała na tym, że telewizja publiczna została zabrana z rąk jednak ludzi o ekstremalnych poglądach i ekstremalnie działających. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że duzi reklamodawcy poprzez to, że w telewizji Republika zaczęły bardzo mocno rosnąć słupki oglądalności. Ci duzi reklamodawcy z jakby takiego rozdzielnika brokerów medialnych mieli uplasowane tam swoje reklamy. No ale okazało się, że paru osobom, czy wielu tak naprawdę tym firmom, czy IKEA, czy Wedel, zupełnie nie spodobało się, że są właśnie w tej telewizji, więc wycofali te reklamy tak szybko, jak tylko mogli. Co jakby telewizja zaczęła jakieś tam w ich stronę bardzo brzydkie rzucać oskarżenia, nie wiem, zachęcała do niekorzystania z ich sklepów. Ale zainteresowało mnie, co zrobił Wedel, bo Wedel miał już wykupione ileś tych reklam. No i musiano coś z tym zrobić, no bo to zostało, te reklamy zostały opłacone. I co postanowiono zrobić? W czasie, który mieli wykupione, zaczęli publikować informacje właśnie o definicji, co to jest mowa nienawiści, jak nie powinno się mówić, czego nie powinno się robić. I to jest fajne wykorzystanie tych pieniędzy, które już, że tak powiem, nie jesteś w stanie odzyskać i napiętnowanie tego, co się dzieje, no jednak w telewizji, która dzisiaj w sposób pewnie niezasłużony zbiera owoce różnych perturbacji na szczytach władz,
I to jest, myślę, droga, o której powinniśmy pamiętać. Ktoś pomyślał. Ktoś pomyślał i odciął strumień z pieniędzmi, mimo tego, że... Ale nie, ktoś pomyślał o konwersji, że tak, użyje naszego języka. Oczywiście, tak. Oczywiście. Także to jest temat i on jest jakby związany z tym wszystkim, co sobie powiedzieliśmy, czyli i z FOMO, i z AI-em, i z mediami społecznościowymi, i tym, że żyjemy w jakichś tam bańkach. Natomiast, jak zawsze sobie mówimy, na początku było słowo, pilnujmy tego, co mówimy, jak mówimy i nie dajmy się wciągać właśnie w takie niepotrzebne, w tego typu niepotrzebne utarczki słowne, bo to jednak eskaluje i może doprowadzić do niemiłych konsekwencji, ale fajnie to właśnie Piotr Cywiński konkluduje. Zgadzamy, fajnie. Zgadzamy się co do tego. Mówi słowami księdza Mieczysława Malińskiego, chamiejemy. Ale uważa, że jednak te różne występki, które miały miejsce, są tylko jakieś jednorazowe, kretyńskie zachowania i miejmy nadzieję, że tak będzie, że to nie będzie na jakąś większą... No zgódźmy się co do tego, żeby tak było. Być może pan redaktor Tymoteusz też się co do tego zgodzi i w ten sposób wyszedł nam taki elegancki trilog dzisiaj. Taki elegancki trilog wyszedł nam na koniec. No cóż, panowie, czy się zgodzę, czy się nie zgodzę, zachowam to dla siebie. Niech i tak będzie. Niech i tak będzie. Problem wykluczenia społecznego i braku zainteresowania to jest w ogóle ciekawy wątek, moim osobistym zdaniem. Tutaj teza, że czytamy rzeczy, które nas interesują, pomijamy rzeczy, w które nie chcielibyśmy się dać wciągnąć, to też jest ciekawy wątek. Natomiast wydaje mi się, że ciekawym wątkiem też jest podkreślenie, że napływ informacji, które do nas spływa, między innymi również z telewizji biznesowej, chociaż skromnym zdaniem uważam, że akurat ten content jest dobry, należałoby faktycznie filtrować, czego nie robimy, więc też zwracam Państwu uwagę na potwierdzenie źródła i na sprawdzanie, gdzie takie informacje są pozyskiwane, skąd i przez kogo są podawane. I nie każdy ekspert z kamerką na popularnym kanale z wideo jest znawcą i analitykiem. I tym akcentem zakończymy poranek z rynkami. Rynki na papierze.